kanał. Kanał ten z początku ma być o tym, czego ja po prostu nie znalazłem na YouTube, jak ja chciałem robić i robiłem prawo jazdy, a skończyłem je robić w marcu zeszłego roku. Już zacznijmy od tego, że nie zrobiłem prawa jazdy, a skończyłem Ausbildung. Ausbildung samo za siebie mówi. Szkołę skończyłem w Niemczech. Jak do tego doszło, że ja poszedłem? Po co, na co i dlaczego? Mam tutaj jeszcze chwilę moment. Zrobiłem taką małą ściągę, o czym by miały być te pierwsze odcinki. Pierwszy odcinek ten... nie wiem, czy tak będziecie widzieć. Zjeżdżamy. Pierwszy odcinek, czyli ten dzisiejszy, ten, który teraz nagrywamy, co ja tu sobie napisałem, co mnie skłoniło i jak otrzymałem Ausbildung, czyli szkołę na kierowcę zawodowego w Niemczech, kwalifikacje zawodowe i przebieg. O tym sobie porozmawiamy dzisiaj, a raczej ja Wam poopowiadam. Następny to będzie sam kurs na C, potem CE, czyli teoria i egzaminy. Potem będą wszystkie inne uprawnienia, które zrobiłem do tego w szkole, czyli wózki, widłowe, HDS-y, ADR-y, tanki. I na koniec coś, co myślę, że każdego zainteresuje, poszukiwania pracy, co, gdzie, jak i za ile. Na koniec każdego odcinka będę odpowiadał na jakieś pytania, o ile takie będą. Mam też kilka filmów z czasów szkoły, czyli z zeszłego roku, bo ten kanał miał już powstać w zeszłym roku, ale niestety stało się, jak się stało, część materiału straciłem. Część materiału straciłem i delikatnie mówiąc się zdenerwowałem. No i tyle, no i nie ruszył ten kanał. Mam zamiar to teraz po prostu zrobić, a jeżeli będą to odcinki jakieś, o których będę opowiadał tak jak teraz, a będzie na przykład tam część jakaś, która będzie bardzo interesująca. Ja robiłem to z reguły tak, że jakby tygodniowe relacje ze szkoły. Co się działo w tym tygodniu ze szkoły? Jeżeli będzie coś, co kogoś bardzo zainteresuje, a ja będę miał taki odcinek, to go dołączę po prostu do tego, co teraz mam w redze. Dobra, zaczynam. Co, gdzie, dlaczego? Ja w Niemczech mieszkam prawie 5 lat. Ponad 3 lata przepracowałem w hotelu, najpierw w dwóch różnych Zeitarbeit firmach, potem dostałem kontrakt bezpośrednio w hotelu. Jak dostałem kontrakt bezpośrednio w hotelu, po dwóch latach to było tak, wyjeżdżałem z żoną na wakacje w Tunezji i tam postanowiłem, że pracować więcej w hotelu już nie chcę. Tam sobie wymyśliłem, że chcę zostać kierowcą zawodowym. Było to jakoś tam przełom maja i czerwca, nie dobrze pamiętam. Przyjechałem, przemyślałem sobie to jeszcze wszystko. W sierpniu porozmawiałem nie z szefową, a ze swoją przełożoną, że po prostu mam plan, żeby odejść, chcę zajechać do Polski, chcę zrobić prawo jazdy na ciężarówkę C i CE, aplikacje zawodowe do tego oczywiście, i wrócić do Niemiec, pracować jako kierowca zawodowy. Mnie tam jakoś zbytnio nie chciał zatrzymywać, wiedzieli, że postanowione to postanowione i tyle. No i co się wydarzyło? W sierpniu rozmawiałem ze swoją szefową, powiedziałem, że wypowiedzenia jeszcze nie chcę złożyć, bo nie jestem pewien, mam trochę nadciśnienie, nie byłem pewien, jak to tam będzie u lekarza w Polsce, wszystko, więc powiedziałem szefowej, że potrzebuję trochę wolnego, pojechać do Polski, pozałatwiać wszystkie sprawy i jak wrócę, to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pojechałem do Polski, załatwiłem sobie już wcześniej, ja sobie załatwiłem, mama mi załatwiła termin u lekarza. W urzędzie później zapisałem się tam, się składa chyba w Polsce, jak pamiętam, profil kandydata na kierownię, profil, nie podanie, bo profil kierowcy czy coś takiego, czy profil kandydata, coś takiego tam trzeba było w urzędzie też jakieś tam papiery podpisywać. Poszedłem do lekarza, można powiedzieć, że elegancko wszystko tam poszło. Porozmawiałem sobie też w dwóch różnych szkołach, w których bym po prostu chciał to prawo jazdy robić. No i wróciłem do Hamburga, bo ja mieszkam w Hamburgu i złożyłem wypowiedzenie. Złożyłem wypowiedzenie w pracy. Kilka dni po tym, chyba jak dobrze pamiętam, przyszła koleżanka nasza i zaczęła mi tam oczywiście opowiadać,
zapytać, tak jak wam teraz opowiadam, co zrobiłem, co ile, pana uczy, tak jest, no, mówię, coś ty zrobiłem, co zrobiłem. Pojechałem do Polski, żeby mi badania, zwolniłem się z pracy i będę robił teraz prawo jazdy. On mówi, że to nie idzie tak. Ja wie, jak nie idzie. No, mówi, Robert, mój brat to samo zrobił, on zaszedł jeszcze dalej, czyli on zrobił to prawo jazdy C+E w Polsce. I co się okazało? Jeżeli ktoś z was, czyli tak jak ja, mieszka powyżej 185 dni na terenie Niemiec, nie może robić prawa jazdy w Polsce, czyli poza granicami. Jak poza granicami? Poza granicami to jest tutaj w Niemczech, tam to jest moja ojczyzna, jak ja nie mogę tam prawa jazdy zrobić? No, idźcie do urzędu, mówi, na pewno to tak nie idzie. On po prostu przeszedł już, powiedzmy, tak jakby całą drogę od adwokatu, przez sądy, przez wszystko, musiał zrobić raz jeszcze to prawo jazdy tutaj w Niemczech, nic nie pomogło. Poszedłem do urzędu, pani potwierdziła te słowa, więc powiedzmy, że się trochę zaskoczyłem takim biegiem tych wydarzeń. Z pracy już się zwolniłem, teoretycznie chodziłem jeszcze do pracy, no ale nie chciałem się prosić tam, żeby zostawać, żeby wycofywać tego wypowiedzenia swojego, które tam złożyłem. I mówię do żony, że trzeba iść do jakiejś szkoły jazdy i zobaczyć, co to wszystko tutaj będzie kosztowało. Poszedłem do szkoły jazdy, takiej pracy, która tam nie za daleko od mojego domu była. Pani mnie podliczyła za C+E i kwalifikacje zawodowe, jeżeli powiedzmy wszystko tam w miarę pójdzie, za dużo godzin dodatkowych nie będę potrzebował do nauki jazdy i egzaminu jakoś tam w miarę poznaję, to koszt takiego prawa jazdy w Niemczech, samego prawa jazdy, to jest koszt około 7 tysięcy euro. No mówię do żony, no trudno, nic nie poradzimy, ja się z pracy zwolniłem, wracać tam nie chcę, ja postanowiłem sobie. Trzeba będzie to zapłacić. Trzeba będzie to prawo jazdy tutaj zrobić. Rozmawiałem jeszcze tam z kilkoma osobami gdzieś tam po drodze i padły też takie pomysły, że może być tak, że jeżeli ja już będę tak jakby zwolniony z tej pracy, już nie będę do niej chodził, no bo nie mogę iść do urzędu pracy zapisać się jako bezrobotny, skoro jeszcze pracuję, a jeszcze tam ten miesiąc czasu, który miałem wypowiedzenia, pracowałem. Po tym wypowiedzeniu dostałem tam jakiś termin na zarejestrowanie się w urzędzie, zarejestrowałem się, drugi termin to była rozmowa z moim terminerem, czyli z takim jakby doradcą zawodowym, czy jakby to powiedzieć, z moim opiekunem. Poszedłem na tą rozmowę do niego i powiem wam tak, jakby zobaczyłem chłopaka przed drzwiami, chłopaka, nie faceta, potaturowany, dredy, kolczyki wszędzie, gdzie można było mieć, z nim załatwić wszystko, nie ma siły. Wchodzę do tego jego biura i możecie mi wierzyć albo nie. Szkoła kosztowała prawie 12 tysięcy euro, bo jak mówiłem, ja skończyłem tutaj samą szkołę, zrobiłem całe auto 9-miesięczne. Znaczy ja chodziłem na nie 7 miesięcy, dlaczego 7? Bo wam powiem później. Ale teoretycznie miał trwać 9 miesięcy. Cała szkoła kosztowała prawie 12 tysięcy euro i pokrycie tych kosztów załatwiłem w przeciągu jednej rozmowy i nie trwało dłużej 10 minut. Jak mi powiedziałem, co chcę robić, to tak zadowolonego faceta to już w życiu nie widziałem. Tak, super, tak, mamy taką szkołę. Do Dekry możesz iść, Tiff Nordstrom Centrum możesz iść. Jakieś prywatne, ale on by wolał, żeby tutaj gdzieś tam być. Kurde, patrzę na pierdolę, co się dzieje. No i było tak, że jedyne, co musiałem załatwić, to jest papier od przyszłego pracodawcy o zatrudnieniu. Jak wygląda papier o zatrudnieniu? Papier o zatrudnieniu załatwił mi niezawodny Krzysiu, dzięki Krzychu. Papier załatwił mi Krzysiek i powiem wam szczerze, tak, nie wiem jak to wygląda w Polsce, ale tu w urzędzie wygląda to tak, że to nie jest absolutnie jakieś zobowiązanie się do mojego zatrudnienia, no bo teoretycznie skąd pracodawca może wiedzieć, co on za 9 miesięcy, czy on będzie potrzebował kierowcy, czy on nie będzie, a może on już kogoś znajdzie, a może, nie wiem, firma mu się zacznie sypać, czy coś tam i to nie jest napisane, przynajmniej w moim przypadku nie było tam napisane, że jakieś tam zapewnienie o zatrudnieniu moim, tylko było tam napisane, powiedzmy, mniej więcej to wyglądało tak, że jeżeli ja zdobędę takie uprawnienia, to pracodawca ten będzie w stanie mi pomóc ze znalezieniem pracy. Coś tam mniej więcej takiego było. Taki papier musiałem sobie załatwić. Załatwiłem go, zadzwoniłem do mojego fermentera, mówi, żeby nawet nie przychodzić do niego, nie ma czasu, no po prostu, na recepcji, no dobrze. Dostawiłem ten papier na recepcji, on później do mnie zadzwonił, że wysłał mi taki
uczeń po prostu do szkoły, że mogę tam z tym iść. Ja sobie wybrałem szkołę TIF Nord Stream Centrum. Dlaczego? Bo najszybciej się zaczynało, powiedzmy, było to przez to jakieś 2-3 tygodnie. Odkąd ja tak jakby już nie pracowałem, tam się zaczynało najszybciej. A dwa, że akurat no wszystko pasowało. To było najbliżej mojego domu, bo tam miałem, nie wiem, może 3 km do tej szkoły. No naprawdę blisko. Poszedłem tam do szkoły. W szkole trzeba było zdać jakby takie egzaminy wstępne, które były, można powiedzieć, że parodią. Pierwsze jakby zadania to były na temat, nie na temat, to było sprawdzenie waszej znajomości, naszej znajomości, a raczej mojej znajomości języka niemieckiego. Czyli było tam kilka tekstów i opisane, że przykładowo jedziesz samochodem, skrzyżowanie, skręcasz w lewo, mijasz kościół, za trzecią lampą, nie wiem, widzisz jakiegoś dziadka tam z reklamówką, co było dwa skrzyżowania, czy tam kto szedł dwa skrzyżowania wcześniej po lewej stronie na przykład. Jeszcze takie bzdury po prostu, totalne bzdury. To były pierwsze takie jakby, nie wiem jak to nazwać, trzy wierszyki, trzy króciutkie opowiadania i do nich były po prostu pod spodem tam pytania i trzeba było na te pytania odpowiedzieć. Druga część to była parodia, ja magister ekonomii, a tam zadania z matematyki. A zadania z matematyki na poziomie 4 klasy podstawowej, 5, naprawdę, 24 plus 68. Nie wiem, 112 minus 72 i takie zadanie, takich zadań było powiedzmy tam 15 i trzecia część to było jakby no, podstawowe pytania o zasady ruchu drogowego, czyli też parodia po prostu. To oczywiście zaliczyłem, sprawdzone zostało na miejscu jeszcze ze szkoły dostałem taki jakby jeszcze jeden list polecający. Nie wiem po co, jak ja już uczeń miałem, no ale wypisali mi takie, no, że zdałem tam pozytywnie te egzaminy wstępne i no jakby oni też zapewniają, że to ja na pewno tą pracę znajdę, jak tylko tą szkołę u nich. I tak, jak już załatwiłem sobie wszystko to ze szkołą, egzaminy były pozdawane, zaniosłem to wszystko do swojego urzędu. Zaczęły się od poniedziałku z grubej rury kwalifikacje zawodowe. Dzisiaj też zaczniemy od kwalifikacji zawodowej. Dlaczego? Ja, moim zdaniem, to jest jakby można powiedzieć, to przygotowanie do kwalifikacji i późniejszy egzamin jest najcięższym, moim zdaniem, egzaminem. Dlaczego? Bo na tym egzaminie możecie się spodziewać wszystkiego. Materiał jest, moim zdaniem, ogromny jakby do ogarnięcia. I jest taki, że po prostu o części są pytania zaskakujące, po prostu moim zdaniem wręcz durne i zaraz się dowiecie dlaczego. Przygotowania do kwalifikacji zawodowych trwały około 2 miesiące, ponad 2 miesiące. Bo ja zacząłem szkołę jakoś w październiku w połowie, a egzamin był jakoś początkiem stycznia, jakoś zaraz po Sylwestrze to było. Był egzamin. Ja wam powiem, jaki ja sobie wymyśliłem system na kwalifikacje zawodowe. Ja jak zobaczyłem po prostu na początku, co się dzieje i nie, może tak. U nas w szkole robiło się tak, że na przykład na początku żeśmy o czymś tam omawialiśmy jakiś temat przez jeden dzień. Na drugi dzień dostawaliśmy testy do rozwiązania. Na teście było zawsze, to były takie szkolne testy, było zawsze 30 pytań. Rozwiązywaliśmy ten test i później jakby sprawdzaliśmy rozwiązania i opowiadaliśmy o tym, co, gdzie, jak i dlaczego my żeśmy zrobili błędy i jak tak naprawdę powinno być, jaka powinna być prawidłowa odpowiedź na to. Tak wyglądały przygotowania. Ja wam, tak jak mówię, materiał moim zdaniem jest ogromny do ogarnięcia i ja sobie zrobiłem taki po prostu system, że powiedziałem sobie, że nie mogę opuścić nawet jednego dnia w szkole, ale za to nie uczyłem się kompletnie nic w domu. Możecie mi wierzyć albo nie. Chodziłem do szkoły od godziny 8 do 15:15. Codziennie u nas była szkoła przez ten okres czasu trwania tego Ausbildu. Ja po prostu przez te pierwsze 2,5 miesiąca, czyli do egzaminu z kwalifikacji zawodowych nie opuściłem ani jednego dnia i uczyłem się te powiedzmy tam 7 czy 8 godzin w szkole, ale w domu za to nie uczyłem się kompletnie nic. Przygotowane, no tak jak mówię, to było kilka tematów, o tam powiedzmy zabezpieczeniu ładunków. No i tak
podejrzewam, że w Polsce wygląda to tak samo na kwalifikacjach zawodowych, jak i tutaj są te same tematy i pewnie i podobne książki nawet. Egzamin. Na egzaminie jest, bo teraz, żebym Was nie skłamał, 45 pytań, tak, na których można zdobyć 60 punktów, o ile dobrze pamiętam. Minimalna do zaliczenia to jest 30 punktów, ja zdobyłem 37,5, czyli wystarczająco, żeby ten egzamin zaliczyć. Z naszej grupy nie zdała tylko jedna osoba i ten Asior. On akurat nie zdawał na ciężarówkę, a na autobusy, ale my żeśmy mieli grupę połączoną z autobusami i większość zajęć mieliśmy razem, nie wszystkie, ale większość. I on tam chyba zdawał z 6 czy 7 razy i dopiero w końcu zdała, tak? Tak zdaliśmy po prostu wszyscy, czyli 11 osób, które były i z autobusów, i z ciężarówek, zdało za pierwszym razem, co od razu zaznaczam, że jest bardzo, bardzo, bardzo wyjątkowe i jest to rzadkość, żeby tyle osób z grupy zaliczyło ten egzamin. Przeważnie się mówiło u nas w szkole, że za pierwszym razem zdaje około 40-50%. U nas zaliczyli, no można powiedzieć, że wszyscy, bo bez jednej osoby praktycznie wszyscy zdali to. Na egzaminie, tak jak mówiłem, tam się można spodziewać wszystkiego. Są pytania typowo techniczne, jak na przykład o znaki na samochodzie, te A, które jest na przykład z przodu i z tyłu, czyli abfal, i co one oznaczają. Bo pytania takie, no możecie mi wierzyć albo nie, ale ja miałem na przykład pytanie, co zrobisz, jeżeli rano będziesz miał tą upfartką, czyli robisz sobie ten jakby obchód samochodu, sprawdzasz, czy tam z nim wszystko jest w porządku, otwierasz pakę, a tam uchodźcy. No rozumiecie, o takich rzeczach się nie uczy w szkole. Takich rzeczy, to są po prostu no, takie pytania, no mówię, no o tym w szkole się po prostu nie uczy, trzeba sobie coś tam samemu wymyśleć. No ja napisałem, że zamykam pakę z powrotem i dzwonię na policję, no co mam zrobić, że wejść i... takie po prostu pytania. Pytania o odżywianiu, jak złe odżywianie może wpłynąć tam na, powiedzmy, na nasz organizm, jakie, nie, że tam na przykład jak tłusto będziemy jedli, czy coś tam, to że potem się możemy źle czuć, czy coś tam. No takie pytania były na kwalifikacjach zawodowych. Przez pytania, powiedzmy, takie, no to już jest bardziej moim zdaniem związane, że na przykład wymienić jakby fortele, to są takie, co będzie, nad czym będzie tutaj jakby przewyższał, czy przeważał transport ciężarowy, czyli tym, co my teraz jedziemy, od na przykład transportu lotniczego, czy morskiego. No i tam wymienić kilka przykładów, nie? No to o takich rzeczach też w szkole się nie uczy. To sobie trzeba było wymyślić. No to ja sobie wymyśliłem tam, nie pamiętam, przykładowo tam napisałem, że ja ciężarówką mogę do klienta podjechać na plac, no a ten, który robi transport morski czy lotniczy, no to raczej nie pojedzie tam, gdzie... A właśnie, a gdzie my teraz jedziemy? Lecimy na Szczecin. No może nie konkretnie na Szczecin, ale jedziemy do Schenkenberg. To jest jakieś 50 km od Szczecina. Tam mamy takiego klienta, u którego ja jestem dosyć często. U mnie w firmie chłopaki nie lubią robić długich tras, oni wolą się pokręcić koło nas. To jest 300 parę kilometrów od załadunku, czyli tam, gdzie ładuje się codziennie rano w mnie. No i no co, no tak wyglądał po prostu, tak wyglądał egzamin na kwalifikacje zawodowe. Trzeba było iść i ja mówię, na kwalifikacjach zawodowych to jest zupełne przeciwieństwo teorii egzaminu na prawo jazdy C i potem CE. Bo tutaj naprawdę, jeżeli tutaj ktoś nie zda, jeżeli ja bym sam też nie zdał, to bym też w ogóle nie miał do siebie pretensji, bo tam się może po prostu wyznaczyć. Tam się może zdarzyć po prostu wszystko na tym egzaminie. Tam akurat naszej grupy jakoś tam, tak jak mówię, fajnie poszło, wszyscy poza jedną osobą zdali. Czy coś jeszcze tam jakiegoś ważnego takiego było? No nie opowiem Wam już o jakichś tam większych pytaniach, nie opowiem Wam też częściowo. Ja miałem to wszystko nagrywane, jeżeli tydzień był na przykład o zabezpieczeniu ładunku, to ja miałem filmiki, na których to nagrywałem, coś tam opowiadałem mniej więcej o czym żeśmy się tam uczyli. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał bardzo na przykład konkretnie o tym albo o tym temacie, co było i na co ja wtedy zwracam uwagę, bo dzisiaj naprawdę nie jestem w stanie już powtórzyć, to było ponad rok temu ten egzamin, czego ja tam się dokładnie uczyłem i co było ważne, a co nie. Tak jak mówię, dla mnie ważny był system, który nauki, który są. Dla mnie było po prostu ważne to, żeby chodzić do szkoły, bo tam było dużo rzeczy, których
których nie ma po prostu w książce, na te pytania właśnie, które też żeśmy mieli, takie durnowate pytania w tych 30 pytaniach, które tam co drugi dzień żeśmy rozwiązywali te testy w szkole. I to było po prostu tak jakby, no tylko tego tam można się było dowiedzieć, bo w książce to nawet nie było napisane. I dlatego ja sobie postanowiłem, że będę chodził do szkoły, a nie będę się za to uczył popołudniami. I tak też zrobiłem. Czy coś tam było jeszcze jakiegoś ważnego? Nie wiem. Jeżeli was by coś tam bardziej zainteresowało, to tak jak mówię, powiedzieć mi. Ja przeglądam wtedy te filmiki. Jeżeli będzie coś, to dołączę je do tych filmików. Myślę, że najważniejsze rzeczy o tym mniej więcej jak to wyglądało i to, co chciałem wam powiedzieć, to wam powiedziałem. Tak jak mówię, jeżeli będą pytania, to zadawać te pytania, odpowiem je na początku następnego filmu lub ewentualnie też dołączę filmiki, które nagrywałem wcześniej. Może jeszcze do tego dzisiejszego filmiku, może tak zobaczycie tak trochę konkretniej, co robię i jak dojedziemy już do miejsca docelowego, gdzie mamy jeszcze 109 km, dokładnie godzinę 20 z groszem pokazuje nawigacja, to wam jeszcze może coś pokażę z rozładunku i załadunku, jaki zrobimy tam na miejscu. Tymczasem tyle, moi drodzy parafianie. Do za chwilę. No i tym oto sposobem, tak, to był taki tajemny sposób, dojechaliśmy praktycznie do celu, 700 metrów. Będziemy u klienta. Tam się rozładujemy, załadujemy i wracamy z powrotem. Zobaczycie, jak oni... Ja jeżdżę w większości właśnie po takich placach, rzadko kiedy mam tam jakieś, powiedzmy, Kauflandy, Selgrossy czy innego tego typu sklepy. Najczęściej właśnie ja jeżdżę po takich placach jak tutaj i to jest po prostu wszędzie, tak, po prostu wszędzie. Zobaczycie, jakie oni mają eleganckie wjazdy, przejazdy. Wszystko, nie? Po prostu wszędzie, tylko skrzynki, skrzynki, skrzynki. Nach 200 skrzynki ohne Ende. Ziel auf der linken Seite. I tak się między nimi przeciskamy. A, ja wam jeszcze chyba nie mówiłem, nie? Bo ja tam, że jako ja początkujący kierowca, to u mnie tam nie zobaczycie jakichś pięknych cofań i takich tam rzeczy, to do kogo innego trzeba iść na kanał i patrzeć. Dzisiaj nie jest tak źle. Można powiedzieć, że wyjątkowo szeroko. Ale tutaj nie ma skrzynek. Oj, ktoś był z browarkiem przed nami. Miejsce będzie pewnie do środka włożył. Na 40 metrów Ankunft. Ziel auf der linken Seite. Nie szkodzi. Dobra, jesteśmy na miejscu, zaraz was przełożę na ten. Trochę rozładunku, żebyście zobaczyli. Wydrukujemy tylko dla nich kontrol druk. Zaraz zobaczycie, jak u mnie się otwiera plany. 10 sekund i bok otwarty. Wieje trochę, co? Dobra, tu niech się drukuje. Ja idę otworzyć tą planę. Za dużo nie widzieli, co widzę, kamera krzywo. Zobaczmy. On nas teraz rozładowuje,
Ja w tym czasie mogę sobie poodkurzać trochę, posprzątać w samochodzie. Jakby któremuś z Was przyszło na myśl, żeby sobie kupić to cudowne urządzenie, nie? Kompletnie nie polecam. Nie? Ja kupiłem, pomyłka, ale jak już mam, no to, to poużywam chociaż trochę. Wiecie o co chodzi? Nie ciągnie to kompletnie, nic, włosy zostają. Takie tylko na okruszki można powiedzieć, żeby ściągnęło. Ale zawsze to lepiej jak nic, nie? Jeśli nic ciekawego nie będzie, to Was włączę. Tak więc, moi drodzy parafianie, jesteśmy już rozładowani. Jedziemy. Ile to trwało? Pokażcie zegarek. 44 minuty. 45. Zaliczy pauzę, czy nie zaliczy? I tak będę tam z pół godziny pewnie wstał. Poczekamy te 20 sekund. Przejdziemy tutaj, objedziemy tak jakby ten ich cały grajdołek dookoła. I tam z tyłu załadujemy się pustymi butelkami. Nie wiem, ile on to dzisiaj ma, czy do pełna, czy nie do pełna. Zaraz zobaczymy. Nie wiem, jechać, nie jechać, zaliczy tą pauzę, czy nie. Jak zaliczy, to wtedy sobie damy na czas pracy, bo już nam nie będzie potrzebna pauza, bo się nam wszystko wyzeruje. A jak nie zaliczy, to nie damy. 45, co to za różnica? Czy się teraz wypauzuje, czy za chwilę, czy kiedy, nie? Nie ma różnicy, nie ma. Tu trzeba tak wyjechać. Zobaczcie, niby napoje sprzedają za 3 tu samochodów, ile tu ludzi pracuje. To nie ma żadnego innego zakładu, fabryki, czy chociażby domów mieszkalnych. Nie, nie ma nic. Tu jest tylko ta, jakby to nazwać, hurtownia. Będziemy mogli na czas pracy dać. Pracujemy, w pracy jesteśmy. Tu wszystko jeszcze będą powiększać. Tutaj cały ten tył, nie? Bo teraz jest koniec, tak jak te skrzynki się tam kończą, to mają koniec tego placu. A ostatnio tutaj, tylko dzisiaj jakiś nowy wózkowy jest taki młody. A ostatnio był taki, co tam no, bardzo często mnie rozładowywał. Bardzo często, tak jak tutaj bardzo często był. Ale parę razy mnie rozładowywał. To właśnie mówił, że będą powiększać plac. No, jedź, bo się tu musimy się pozawijać swoją maszyną. Jedziemy tak. No, jedziemy jeszcze kawałek do przodu, bo tam trzeba trochę cofnąć do tyłu. Tu się w miarę jakoś naprostujemy. Jakoś jak ta przyczepa niech nam idzie, tak? Jakoś mniej więcej, nie? Jakoś takoś. Ojej. Cie. No, stąd już wyszli. Jeszcze tylko na wprost z miarę się zrobimy. Jak się zrobimy w miarę na wprost, pojedziemy na ten tył. I niech ładuje. A nie, kurde, przecież z drugiej strony to tutaj. Ej, robi, coś ty wymyślił. Skrzynki, wszędzie widzę skrzynki. Ej, nie wiem, czy tam z tyłu to jest, czy nie ma, teraz to już nic nie widzę. Przechodziło tam do przodu, ale jakieś testy. Takie jak tutaj na piwko. Na piwko. Stoją na piwko. Zapomniałem, że z drugiej strony te skrzynki dla nas, które są. Dobra, starczy mu tak. A więc, moi drodzy, na dzisiaj można powiedzieć, że to już wszystko. Pozostał nam powrót.
Załadowali nam 32 palety z buteleczkami pustymi i wracamy. Mam nadzieję, że niektórym przynajmniej po części ten odcinek pomógł, czymś tam zainteresował, rozwinął jakieś ewentualne wątpliwości. No i co? Co mam powiedzieć? Rób ta prawa jazdy. Siadaj za kółko. Zarabiać pieniądze. Dobra, ja wracam. Kierunek fabryczka. Was serdecznie pozdrawiam. Jeszcze raz mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli będą jakieś pytania, to tak jak mówiłem, pisać w komentarzach. Przy następnym filmiku postaram się odpowiedzieć. Pozdrowienia.